słodziaki, tutaj wasza Iza. Przychodzę do was dzisiaj z odcinkiem nieco innym niż zwykle. Jeśli śledzicie losy Majki i Radka, to doskonale wiecie, że wynajęli mieszkanie. Doskonale też wiecie, że jest puste. Więc razem je dzisiaj urządzimy tak, żeby zrobić im cudowną niespodziankę. Jak myślicie, damy radę? To chodźcie razem ze mną! Majka i Radek już niebawem wprowadzą się tutaj ze swoim maluchem, ale oczywiście też jak śledzicie losy, to doskonale wiecie, że Majka zdecydowała się pomóc swojemu tacie tak, aby nie mieszkał dalej na ulicy. Musimy to zrobić tak, żeby jak najbardziej ukryć jego pokój. No bo jak dobrze wiecie, mama Majki nie może się dowiedzieć o tym, że on z nimi mieszka. Więc wydaje mi się, że dobrze by było umieścić jego pokój zupełnie u góry, gdzieś po prawej stronie, na samym końcu. I to będzie taki secret room, do którego nie będzie wstępu przez osoby postronne. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie, ale teraz moi kochani, zabieramy się za aranżację tego pięknego domu dla młodych rodziców. Zacznijmy sobie od ogrodu. Chciałabym, żeby to było miejsce zabawy, ale też wypoczynku dla nich wszystkich. Chciałabym też, żeby tutaj było dużo zieleni, czyli możemy sobie na przykład zrobić takie drzewko. Możemy sobie, słuchajcie, zrobić takie piękne, ozdobne kamienie. Tych dodatków mamy tutaj naprawdę sporo, więc myślę, że będziemy mogli stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Ale z tymi drzewami chyba nie będziemy przesadzać, bo tutaj nie będzie miejsca na nic innego. Zdecydowanie jeszcze tak jesiennie teraz, bo już ta jesień się zaczyna, trochę listków na pewno będzie tutaj mogło sobie leżeć. Ja osobiście uwielbiam oświetlenie, więc tutaj zrobimy kilka lampionów w ogrodzie. Musimy też zrobić, słuchajcie, miejsce do zabawy dla naszego malucha. Tutaj są prezenty, słuchajcie, więc to sobie przesuniemy. I ja myślę, że może tutaj zrobimy takie miejsce do wypoczynku, a tutaj zrobimy jakieś miejsce do zabawy dla małej Blanki, która z pewnością się ucieszy, jak już dorośnie. I będzie to taki przepiękny domek ze zjeżdżalnią. Słuchajcie, ja osobiście sama bym chciała taki mieć. Jak byłam dzieckiem, to naprawdę zazdrościłam wszystkich, którzy mieli taki plac zabaw w swoim ogrodzie. Teraz chciałabym zrobić takie miejsce dla Majki i Radka, żeby mogli sobie tutaj, słuchajcie, usiąść i odpocząć, więc może zdecydujemy się, słuchajcie, na takiego małego grilla. Będą mogli sobie tutaj przyrządzać pyszne posiłki. Oczywiście musimy też zrobić tutaj, słuchajcie, stół, żeby mieli miejsce do siedzenia. Tu może być taki zwykły drewniany stół z takimi zwykłymi krzesłami. Potem zdecydowanie możemy sobie wymienić na coś lepszego, ale to jest początek, więc myślę, że zdecydowanie wystarczy. I ja myślę, że w ten sposób możemy im to podwórko zostawić. Słuchajcie, tutaj jest bardzo duże pomieszczenie. Tutaj musimy zaadoptować salon, kuchnię i jadalnię. Mi się osobiście bardzo podobają tutaj te kolory ścian, więc ja nie będę w nie ingerować. Zrobimy po prostu zabudowę. Na samym początku, na wejściu, zrobimy kuchnię i myślę, że do tych ścian będzie idealnie pasowała właśnie taka piękna, zielona kuchnia. Z tego co wiem, Majce bardzo podoba się taki styl, więc myślę, że się ucieszy. Troszkę mało tych szafek, słuchajcie, tutaj z tej zielonej serii. Nie wiem, czy im to wystarczy, więc może dołożymy, słuchajcie, kawałek takiego klasycznego białego blatu. Może w ten sposób. Nie, troszkę to za duże, słuchajcie. Więc decydujemy się chyba na coś innego. Poczekajcie, poczekajcie. Może po prostu dołożymy, słuchajcie, jeszcze jedną taką szafkę z gazówką i tam do góry będą mogli sobie coś umieścić. Dobra, myślę, że jest ok. Na pewno jeszcze musi się tutaj znaleźć lodówka. O, i myślę, że tyle wystarczy. Coś nam tutaj krzywo ta zabudowa stoi. Dobra, jest super. Potem będziemy dekorować dywanikami i tak dalej. Teraz, słuchajcie, zrobimy sobie piękną jadalnię. Oczywiście ona musi być duża, żeby pomieściła dużą ilość gości. O, tutaj jeszcze nie może zabraknąć wyspy, która idealnie tutaj będzie pasowała. A tutaj, moi kochani, zrobimy sobie duży, rodzinny stół. Będzie idealnie pasował z taką zieloną, z taką żółtą ceratą. I myślę, że zielone krzesełka też będą wyglądały tutaj genialnie. W takim naprawdę bardzo fajnym stylu zrobimy to mieszkanie. Okej, tutaj jeszcze jedno krzesło wejdzie. Dobra, a tutaj myślę, że fajnym kącikiem byłby właśnie salon. Więc tutaj, słuchajcie, zrobimy sobie kanapę. Nie wiem, czy będzie coś zielonego.
Chyba tak, ale czy taka duża sofa też będzie? A może w takim stylu? O, słuchajcie, pięknie to wygląda i myślę, że będzie tutaj pasowało do tego pomieszczenia. Zrobimy to tak, tak. I jeszcze możemy, słuchajcie, w rogu umieścić sobie taki bujany fotel, na którym Majka będzie mogła wypoczywać sobie z maluchem. Teraz musimy zrobić przed tym taką małą ławę, więc myślę, że przejdziemy sobie od razu do tych dodatków i wybierzemy sobie coś pasującego też kolorystycznie. I słuchajcie... O! Może coś takiego, taki delikatny szklany stolik. Wygląda pięknie. I teraz, zanim przejdziemy na górę, to trochę tutaj podekorujemy. Ja bym chciała, żeby tutaj znalazło się mnóstwo dywanów, bo one zawsze wprowadzają takie ciepło w domu. Tutaj pod tym może być taki zielony dywanik. Tutaj myślę, że możemy zrobić coś takiego. Też wygląda naprawdę pięknie. Okej, jeszcze jakieś obrazy w jadalni. Mogą one oczywiście być kojarzone z jedzeniem, ale nie muszą. Wiecie, to już jest kwestia indywidualna, ale ja robię wszystko pod nich, żeby im się to jak najlepiej podobało. Może jeszcze takie kwiatki, które będą tutaj idealnie pasować. Słuchajcie, to jest totalnie mój styl. To jest takie klasyczne mieszkanie w przepięknym stylu. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że im też się spodoba. Tu jeszcze zdecydowanie brakuje nam jakichś obrazów na tej ścianie, ale one nie mogą być zbyt krzykliwe, bo jest dosyć rozbudowana ta tapeta. Dobra, tak się prezentuje kuchnia, jadalnia i salon. Teraz możemy sobie przejść, słuchajcie, tutaj i tutaj zrobimy taką a la garderobę, coś takiego, bo tutaj jest wejście do domu, więc tutaj stanie na pewno szafa, taka witryna i może jakaś komoda, coś takiego. Komodę i myślę, że zrobię to z takimi wieszakami, tak żeby mogli sobie powiesić jeszcze jakieś rzeczy. No i oczywiście dywanik, żeby przyjemniej się wchodziło do domu. Lecimy na drugie piętro. I tutaj najpierw musimy pozbyć się rzeczy, które już są, ale to już Wam daruję. Wrócę do Was za chwilę. I już jestem. Ten pokój przeznaczymy jako pokój dla taty. To będzie tak zwany secret room, więc musimy tutaj umieścić wszystko, co będzie mu potrzebne, ale słuchajcie, zdecydowanie musimy zmienić kolor ścian na taki troszeczkę bardziej męski, no bo tutaj wcześniej musiała mieszkać jakaś dziewczyna, więc może zrobimy coś takiego. I myślę, że klasycznie w zupełności wystarczy. Zdecydowanie tata będzie potrzebował miejsca do pracy, jeśli ją oczywiście znajdzie. Ale no, musimy mu takie miejsce tutaj stworzyć. Więc najpierw idziemy, słuchajcie, w meble takie właśnie typu biurko i tak dalej. Poczekajcie. Na początek stolik, który będzie pełnił też rolę biurka, może to być taki zwykły, klasyczny, na którym po prostu stanie komputer. No on będzie zdecydowanie najważniejszym aspektem teraz dla Michała, no bo on będzie musiał szukać pracy. I już widzę, słuchajcie, że to biurko jest nieodpowiednie, jest chyba za małe po prostu do tego komputera, więc spróbujemy sobie coś większego i zaraz zobaczymy, czy na nim stanie. Dobra, ten jest ok, czyli tamten był po prostu za mały. Od razu teraz jakieś krzesło, słuchajcie, do tego biurka, no przydałoby się jakieś takie obrotowe. O, myślę, że takie klasyczne będzie ok. No i jeszcze oczywiście potrzebuje miejsca do spania. Musimy mu tutaj zrobić łóżko. Zdecydowanie jedynka wystarczy, tak żeby miał jeszcze jakieś miejsce na szafę. Więc zrobimy sobie, słuchajcie, taką klasyczną jedyneczkę. I uwaga, 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 uwaga. Niech ona będzie wyglądała w ten sposób, myślę, że mu w zupełności wystarczy, chociaż wolałabym, żeby ona była tak na wprost, bo to wtedy jeszcze byśmy coś zmieścili obok. O, więc może niech to będzie takie łóżko, a obok jeszcze umieścimy małą szafę na ubrania. No i też z takimi półkami. Dobra, słuchajcie, nie będziemy się tutaj rozdrabniać, to jest tylko taki tymczasowy pokój dla taty, ale żeby mu się tutaj przyjemniej mieszkało, no to jeszcze ewentualnie jakieś obrazy, coś takiego. Coś takiego, to jest jeden z ulubionych zespołów taty, więc na pewno mu się spodoba. Jeszcze, żeby nie było tutaj tak smutno, to może na półeczkę dołożymy kwiata, albo nawet takiego tutaj gdzieś dużego, stojącego. O, a tego tutaj, a resztę już sobie urządzi, słuchajcie, sam. Lecimy dalej. Tutaj mamy trzy pomieszczenia i myślę, że to pomieszczenie jest idealne do zrobienia sypialni dla młodych i od razu obok łóżeczka dla dziecka. Na początku, jak dziecko jest malutkie, zazwyczaj śpi w sypialni rodziców, więc zrobimy tutaj
słuchajcie, młodym, piękne, małżeńskie łoże. Obok zrobimy im dwa stoliczki na kwiata bądź też lampkę. Myślę, że od razu możemy też urządzić im tutaj jakiś dywanik, dla dziecka na pewno coś takiego, dla nich może jakiś taki kwiatek pod nogami, żeby im się przyjemniej wstawało. Zdecydowanie możemy od razu pójść też w obrazy. I słuchajcie, łóżeczko dla dziecka. Teraz pytanie, czy ja takowe mam? Oczywiście, że mam. Przepiękne łóżeczko dziecięce. Zobaczymy, czy mamy też jakąś taką szafę, która może pełnić też rolę od razu dla dziecka. Myślę, że coś takiego zdecydowanie wystarczy i nawet pasuje do naszego dywanika. No i oczywiście obrazki dla naszego maluszka. Przepiękna myszka. Zobaczcie, jak szybko można urządzić efektowną sypialnię. Naprawdę pięknie to wygląda i pięknie myślę, że będzie im się tutaj mieszkało. Ja jeszcze bym chciała oczywiście od razu dołożyć jakąś roślinkę, może takiego małego kwiatka tutaj i może jakąś małą lampkę od razu tutaj przy łóżku. No i już wygląda to dobrze. Oczywiście oni sobie jeszcze gdzieś tam urządzą wszystko po swojemu. I myślę, że zrobimy jeszcze jedno pomieszczenie. Będzie to łazienka. Ona, słuchajcie, będzie tutaj blisko sypialni. A jeszcze jedno pomieszczenie zostanie im do zaadoptowania po swojemu. Zdecydowanie musimy tutaj dać im wannę do wypoczynku. Musi być też prysznic. Prysznic taki wolno stojący. Z taką kabiną. A może wanna w sumie stać tutaj. Jeszcze jakiś zlewik, oczywiście jeszcze lustro i jak ja to wszędzie robię, słuchajcie, dywan. Uwielbiam dywany, one muszą być wszędzie, nawet w łazience. Mam nadzieję, że Majka i Radek będą podzielali mój entuzjazm do dywanów. O, no i słuchajcie, wygląda to przepięknie. Tak prezentuje się góra, czyli sypialnia dla młodych i dla Blani. Tutaj jest, słuchajcie, łazienka, tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie do zaadoptowania, tutaj jest pokój dla taty, zjeżdżamy na dół. No i tutaj oczywiście zapomniałam o dekoracjach w postaci kwiatów, więc je jeszcze teraz dołożymy, bo ja kwiatów też muszę mieć mnóstwo i z tego co wiemy, Majka też je uwielbia, więc kwiaty, słuchajcie, to najpiękniejsza ozdoba całego mieszkania. One będą naprawdę wszędzie. Myślę, że tutaj o, w jadalni też może stanąć taki jeden duży, tutaj w salonie ten wystarczy. Tu na korytarzu jest smutno, więc też zrobimy, słuchajcie, jednego kwiatka. No i może nawet tutaj na wejściu też na półeczce, dopóki nie zawisną żadne rzeczy, to może sobie stanąć taki piękny kwiatek. Słuchajcie, ja jestem osobiście zachwycona i mam nadzieję, że młodzi, którzy się tutaj wprowadzą, też będą zachwyceni. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba urządzone przeze mnie mieszkanie. Można powiedzieć, że zrobiłam to z Waszą pomocą. Oczywiście serdecznie Was zapraszam na kolejne losy naszych bohaterów. Mam nadzieję, że ta historia bardzo Wam się podoba. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, pa pa!